Gdybym miał możliwość usunąć niepotrzebny blok lub item w Minecraft, to bym tego nie zrobił, ponieważ każdą rzecz sobie cenię, nawet jeśli z niej bardzo rzadko korzystam. Ale były update'y, gdzie pojawiały się rzeczy, bloki, które są rzadko używane i po części niepotrzebne. Dziś je wam pokażę, ale pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia. Zaczniemy sobie od roku 2009, gdy była wersja Classic i Minecraft tak naprawdę dopiero jeszcze powstawał. I z tych rzeczy najgorszą wymieniłbym grzybki, ponieważ po dziś dzień nie dostały żadnego większego zastosowania, które w jakikolwiek sposób by mnie urzekło. Kolejny update o nazwie Indev z początku roku 2010 dodaje nam wiele rzeczy związanych z walką, ale na pewno najgorszą częścią było tutaj dodanie złotych narzędzi oraz zbroi, ponieważ po dziś dzień nie mają większego zastosowania, szybko się rozwalają i zdecydowanie mamy dwa lepsze surowce, aby po prostu wytworzyć z nich narzędzia czy zbroje. W Nether Update złoto dostało trochę więcej sensu, no ale handel z pyglinami, żeby nas nie atakowały, no to nie jest coś, co robimy na co dzień, więc tak czy siak te narzędzia czy zbroja rzadko się przydają. Kolejny mniejszy update z roku 2010 o nazwie InvDev dodaje nam mało rzeczy, no ale mimo wszystko znalazła tu się rzecz, która jest rzadko używana i chodzi tutaj o siodło. Na samym koniu jeżdżę rzadko, co prawda jeszcze możemy jeździć na striderach, a teraz nawet i na wielbłądach, ale nadal to nie zmieniło faktu, że jak nie mamy miejsca w ekwipunku, a jesteśmy na podróży, to siodło jest jedną z pierwszych rzeczy, którą po prostu wyrzucamy, bo nam po prostu zaśmieca ekwipunek. Ostatni update z roku 2010 nosił nazwę Alpha, między innymi dostaliśmy tutaj Nether, a mimo to trafiły tu się rzeczy bardzo rzadko używane. Początkowo myślałem nad zegarem oraz nad kompasem, bo rzadko z nich korzystam, już prędzej płyta czy taka śnieżka jest bardziej potrzebna, a mimo wszystko okazuje się, że mamy tutaj wagonik z piecem oraz wagonik ze skrzynką. Ja osobiście na survivalu chyba nigdy tych bloków, tych itemów nie wytworzyłem i tym bardziej nigdy ich nie używałem. W kolejnym roku dostaliśmy już beta Minecrafta i tutaj zdecydowanie zgniłe mięso jest dropem, które nie ma prawie żadnego fajnego zastosowania, ale także tory z czujnikiem naciskowym, także to jest coś, co praktycznie nie jest używane. I w końcu pełen update 1.0. Zdecydowanie samorodki złota są niepotrzebne, bo nie widzę sensu rozbijania surowców na jeszcze mniejsze części, ale ogólnie wymieniłbym tu jeszcze kilka itemów związanych z alchemią, bo ja rzadko alchemii używam, a same itemy nie są czymś rewolucyjnym, żeby na przykład chociażby używać je do zdoby czy do czegoś innego. I jest to na pewno łza gasta, złoty kawałek arbuza, fermentowane oko pająka. Update 1.1 z roku 2012. Update bardzo mały, no ale w tamtym okresie update'y wychodziły dość często i zbyt dużo nowości nie miały, więc chyba jedynym minusem tutaj jest to, że tylko dodali jajka spawnujące i nic więcej. W tym samym roku dostaliśmy update 1.2, bardzo fajny, ale wprowadzał nam niewiele rzeczy. Początkowo myślałem nad butelką expa oraz nad kulą ognistego ataku, ale mimo wszystko stwierdzam, że najgorszą rzeczą było to, że dżunglowe drewno ma tak paskudny kolor. Także w roku 2012 dostaliśmy wersję 1.3, która także była mała i tutaj dostaliśmy niewiele rzeczy, ale najgorszą na pewno są tutaj zaczepy na linkę, który rzadko używam. Już czwartą aktualizacją roku 2012 był 1.4 Scary Update. Zdecydowanie niepotrzebną rzeczą było tutaj dodanie zgniłego ziemniaka oraz tak, żebym tutaj wymienił dyniowe ciasto, ponieważ bardzo rzadko je wytwarzamy tylko po to, żeby je zjeść. Gdyby było można je stawiać jako item, jak to jest w przypadku tortu, to zdecydowanie to by miało więcej sensu, chociażby jako ozdoba, a tak to jest to rzadko wykorzystywane. Rok 2013, 1.5 Redstone Update. Mamy tutaj znowu rzeczy w wagoniku, czyli wagonik z TNT oraz wagonik z hopperem. Nadal uważam, że takie rzeczy są niepotrzebne, tak samo jak kolejny rodzaj torów, które działają podobnie, no ale te przykłady już dzisiaj w odcinku wymieniłem, więc z przymrużeniem oka jeszcze mogę wymienić itemy, z których bardzo rzadko korzystam, czyli są to właśnie płytki naciskowe z żelaza oraz z złota. Tak samo rzadko kraftuję detektor światła oraz skrzynkę z pułapką. Update także z tego samego roku, 1.6 The Horse Update i zdecydowanie mamy tutaj zbroję dla koni. To jest ten sam przykład co ze siodłem, ponieważ te rzeczy są dość niepotrzebne i zawsze je traktujemy jako śmieci, gdy nam brakuje miejsca w ekwipunku. 1.7 Update Świata z roku 2013. Mamy tutaj sporo fajnych rzeczy i ciężko było cokolwiek wybrać. Pierwsza rzecz, po co mamy aż 4 rodzaje tulipana? Wystarczyłoby mieć 2 albo 3. Więc na przykład usunąłbym różowego tulipana oraz irytuje mnie to, że słoneczniki można tylko stawiać pod jednym kierunkiem i nie możemy zdecydować, w którą stronę
może sama głowa słonecznika patrzeć. Rok 2014, 1.8, The Beautiful Update. Początkowo myślałem nad odłamkami pryzmarynu, no bo po co nam odłamki, żeby wytworzyć bloki, no ale z drugiej strony jest to drop z Guardianów, a gdyby one dropiły całe bloki pryzmarynu, to byłoby to dziwne, więc przyczepię się do dropu z królika, ponieważ mamy tutaj króliczą łapkę, którą wykorzystamy do mikstury skoku, no ale poza tym do niczego innego ona nam się nie przyda, tak samo jak królicza skóra, która nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym i działa podobnie jak zwykła skóra, która jest najbardziej popularna i najłatwiej jest właśnie ją zdobyć. Ale z króliczej skóry będzie można w przyszłości stworzyć sakwy, no ale dopóki sakiew nie mamy w grze, to ta skóra z królika jest zbędna. 2016, 1.9, The Combat Update. Aktualizacja dodaje nam sporo bardzo fajnych rzeczy, więc chyba najgorszą rzeczą jest tutaj złota strzała, ponieważ to nie jest coś, bez czego sobie nie wyobrażam Minecrafta. Również 2016, 1.10, The Forestborn Update. Aktualizacja bardzo mała, więc muszę tutaj wymienić ten dziwny item, który domyślnie jest ukryty i jest w zakładce operatora. On się chyba nazywa pustka struktury i za bardzo nawet nie wiem, do czego to służy. Także 2016, 1.11, The Exploration Update i zdecydowanie tutaj samorodki z żelaza są niepotrzebne, ale już o tym mówiłem, że rozdzielanie surowców na mniejsze itemy jest bez sensu. 2017, 1.12, The World of Color Update. Gdyby nie to, że iluzjoner nie spawnuje się naturalnie, to naprawdę nie byłoby co wymienić z najgorszych rzeczy w tym update'cie. A niestety jest to iluzjoner, ale nie to jako mob, bo on ma fajne zastosowanie, że może się rozmnażać i ma być częścią podobno najazdów, ale najgorszą częścią w nim jest to, że on naturalnie się nie pojawia. To jest jego jedyny minus. 2018, 1.13, Aquatic Update. Wymieniłbym tutaj tarczkę z żółwia oraz hełm z żółwia, ponieważ rzadko z takich rzeczy korzystam, a także jeszcze do tego bym wymienił błonę z fantoma, ponieważ do naprawy elytry jej nie wykorzystuję, mimo że ona do tego służy, bo tak naprawdę większość osób grających w Minecraft szybko na elytrę daje mending, żeby naprawiać sobie to expem. 2019, 1.14, Village and Pillage Update. Wymieniłbym tutaj chyba z najgorszej rzeczy ten dziwny blok struktur, który mamy ukryty w trybie kreatywnym w zakładce operatora, ponieważ także z tego chyba raczej nikt nie korzysta i w sumie mamy jeszcze tutaj kąską zbroję jako skórzaną, także jest ona tutaj niepotrzebna. Również 2019, 1.15 The Beast Update i mamy tutaj mało rzeczy, wszystkie genialne, wszystko po prostu jest potrzebne w Minecraft, ale wymienię tutaj to, co było w snapshotach do 1.15, a ostatecznie nie znalazło się tutaj, konkretnie miały być bloki wosku oraz sam item jako wosk. Zdecydowanie tego tutaj zabrakło i szkoda, że to usunęli w snapshotach. 2020, 1.16, Nether Update, jedna z lepszych aktualizacji i mamy tutaj same przydatne rzeczy i nie ma tutaj nic zbędnego, więc przyczepię się do tego, że niebieski płomień oraz jego wyroby nie mają niebieskiego światła. 2021, 1.17, Caves and Cliffs Update Part 1. Zdecydowanie wymieniłbym tutaj przyciemniane szkło, ponieważ to nie jest coś, co używam na survivalu. 2021, 1.18, Caves and Cliffs Update Part 2. Zdecydowanie tutaj chyba bym musiał wymienić to, że aktualizacja została podzielona na dwie części i dopiero tą dostaliśmy w grudniu. 2022, 1.19, The Wild Update. Muszę tutaj wymienić, jeżeli chodzi o kompas odrodzenia, ponieważ z takich rzeczy raczej nie będę korzystać. Fajny jest item, jeżeli chodzi o odłamek echa, mimo że on nie ma żadnych innych zastosowań, to sam wygląd według mnie jest dość fajny i można to wykorzystać do ozdoby, więc on nawet jest spoko. I na przykład mamy jeszcze odłamek płyty, nie wiem po co główną płytę rozdzielać to na odłamki. Gdyby główna płyta byłaby nam jeszcze do czegoś innego potrzebna, to może bym zrozumiał, że są też odłamki, że chcieli w jakiś sposób utrudnić nam zdobycie płyty, ale skoro ona nie ma innego zastosowania, no to sorry bardzo, ale jest to zbędne. 2023, update 1.20, szlaki i opowieści. Update dodawał nam sporo bardzo fajnych rzeczy, ale ostatecznie znalazł się tutaj skalibrowany skalk sensor, którego nie używałem i w ogóle nie planuję go w jakikolwiek sposób używać. 2024, update 1.21, aktualnie tworzona wersja, która jeszcze nie wiemy nawet jak będzie się nazywać. Konkretnie jestem przed snapshotem, więc pewnie doszły jeszcze jakieś nowości, bo dopiero ten film zobaczycie w sobotę,
ale generalnie na chwilę obecną z tych rzeczy najgorszą wymieniłbym te dwa wzory na banery, zwłaszcza ten z zawiasem, ponieważ nie jest to coś fajnego, co bym bardzo chciał umieścić w swoim domku, a dodatkowo ciężko w ogóle jest zdobyć taki sztandar z tym wzorem. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu, zapraszam na Discorda, link w opisie i do zobaczenia.